Wtorek, 23 stycznia, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Spotkać dziki w Jaworznie to nie jest wielka sztuka. Od dobrych kilku lat te zwierzęta dają się we znaki mieszkańcom, a od kilku dni internet zalewa fala nagrań z zachowaniem stad grasujących na osiedlach. Czy problemy mieszkańców Jaworzna się skończą i co można z tym zrobić, sprawdzał Paweł Jędrusik. We wtorek wystarczyło kilkanaście minut i małe stado dzików spotkaliśmy przy jednej z jaworznickich szkół. Wcześniej zryły tu trawnik, a teraz przyszły szukać jedzenia. Wielu mieszkańców tych zwierząt się boi, choć przywykło już do ich obecności. Jest ich masę. Mieszkam na gigancie i wieczorem nie ma sensu w ogóle wychodzić. Jest strach? No oczywiście, że jest. No pan by się nie bał? No nie za dobrze to wszystko wygląda. Bo po prostu dziki wchodzą tam, gdzie ludzie mieszkają. Już wieczorem nie wychodzę z domu, bo się boję. No, jak już jest mrok. Wszędzie są? No, wszędzie chodzą, po całym osiedlu. W ostatnich dniach internet obiegło nagranie, na którym widać, jak jeden z dzików próbuje dobrać się do reklamówki, którą niesie jedna z mieszkanek Jaworzna. I choć sytuacja może na pierwszy rzut oka wyglądać nieco zabawnie, to wielu do śmiechu nie jest, bo ludzie boją się, że może dojść do tragedii. Na początku się przez strach, no był strach, a teraz już nie, ale czuję zagrożenie. Dziki niektóre są większe od człowieka, tutaj takie chodzą bydlaki, więc te... Nauczyliśmy się z nimi żyć, aczkolwiek kiedyś ich nie było. Wszystkie miasta się z tym borykają, u nas mało co robią. Nie wiem, są jakieś służby, czy to myśliwi, ale to chyba wychodzi, powinno być bardziej zaangażowane władze miasta. Ale miasto twierdzi, że głównym problemem jest to, że ludzie dokarmiają te zwierzęta i na dowód publikuje nagranie. To z kolei inny film, który krąży w internecie. Tu również jeden z mieszkańców daje jeść dzikom z ręki. Na razie jednak nie zanosi się na koniec problemu, bo miasto odpowiedzialność zrzuca na władze wojewódzkie. Kompetencje w tym zakresie nie należą do gminy. Tutaj jedyną samorządem, który mógłby coś zaradzić, ma odpowiednie narzędzia i kompetencje, to jest samorząd wojewódzki. Natomiast na pewno sytuacja dojrzała do tego, aby podjąć jakieś rozwiązania prawne na poziomie ustawowym, które by ten pad kompetencyjny w jakiś sposób rozwiązały. I o ile dokarmianie dzików jest jednym z powodów, dla których te wchodzą do miast, to przyrodnik Piotr Grzegorzek wskazuje też na inne. Dziki doszły do wniosku, że w mieście żyje się łatwiej i wygodniej. Ale musimy zdawać sobie sprawę tego, że my odbieramy im ich naturalne domy, lasy, w których one sobie do tej pory całkiem nieźle radziły. Na razie jednak nie radzą sobie i mieszkańcy, i władze miast, bo problem nie dotyczy tylko Jaworzna. Awaria na kolei, skrócone pociągi i utrudnienia między Zawierciem a Katowicami. Od wczoraj w Dąbrowie Górniczej uszkodzona jest sieć trakcyjna. Nadal są utrudnienia, a pociągi kursują tylko jednym torem. Część z nich jest krótsza. Pociągi kursują jednym torem na szlaku Będzin-Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice. Początkowo konieczne było wstrzymanie ruchu, później puszczono je jednym torem. Według PKP PLK wszystko powinno wrócić do normy jutro rano. Prace będą trwały także w nocy. Do uszkodzenia doszło dokładnie na szlaku Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice. Na miejscu pracuje pociąg sieciowy. Służby techniczne usuwają awarię. Przyczyny tego zdarzenia będzie badać specjalna komisja, ale odcinku, na którym są utrudnienia, są honorowane bilety Intercity i ZTM. W Parku Śląskim szykuje się wycinka. 700 drzew ma trafić pod topór, pod budowę kolejnej linii Elki. Zamiast nich mają zostać posadzone krzewy. Stowarzyszenia Nasz Park nie pociesza fakt, że będzie ich dwa razy więcej. Dlatego zwróciło się do zarządu Parku Śląskiego z apelem o zmianę trasy. Wskazało również alternatywę. Zarząd parku zapewnia, że wycinka będzie ograniczona do minimum i tłumaczy, że we wniosku zgłoszono więcej drzew niż rzeczywiście zostanie wyciętych. Łukasz Kądziołka. Zaledwie nieco ponad miesiąc temu otwarty został drugi odcinek Elki z Wesołego Miasteczka do Planetarium Śląskiego. Szanowni Państwo,
i kanapy. A już jest blisko rozpoczęcia realizacji ostatniego, z planetarium do stadionu. Park Śląski wybrał najkorzystniejszą ofertę w przetargu. Inwestycja za ponad 60 milionów złotych jeszcze nie ruszyła, a już budzi kontrowersje. Niektórzy mogli zauważyć oznaczenia na drzewach, które świadczą o planowanej wycince. Park wyjaśnia, że trasa Elki kiedyś była wytyczona w ten sam sposób. Nie zgadzają się z tym przeciwnicy inwestycji. To nie jest historyczny przebieg. On tylko częściowo pójdzie po historycznym śladzie. A tam, gdzie pójdzie nie po śladzie, tam trzeba wyciąć te największe, najzdrowsze drzewa. 100-150-letnie dęby. Dęby, jesiony, klony. O to chodzi. Tu jest cała walka. Jak tłumaczy Park Śląski, bez tego połączenia o długości około 1750 metrów pomiędzy planetarium a stadionem nie dałoby się wybudować. Drzew do wycinki ma być nawet 700, ale park stoi na stanowisku, że nie wszystkie oznaczone rośliny zostaną usunięte. Gdyby je wyciąć, to powstałby korytarz o szerokości 16 metrów, a do wybudowania kolejki wystarczy szeroki na 14 metrów. Żeby ta ilość drzew była maksymalnie ograniczona, my chronimy każde drzewo i z pewnością nie będzie usunięte żadne drzewo, które nie będzie kolidowało z bezpiecznym funkcjonowaniem kolei linowej Elka. W to nie wierzą miłośnicy parku, ponieważ musieli już interweniować wcześniej, podczas wycinki pod budowę drugiej nitki kolejki. Żeśmy tam masę drzew ochronili, które były zaznaczone do wycięcia. Natomiast były drzewa, które wchodziły w tą trasę, ale nie były zaznaczone, więc te trzeba było zgodzić się na wycięcie. Dodatkowo wątpliwości budzą zaproponowane przez Park Śląski nasadzenia zastępcze w postaci dwóch krzewów za każde z wyciętych drzew. To zdaniem stowarzyszenia nie zrekompensuje strat w najcenniejszej przyrodniczo części parku. Wniosek dotyczący wycinki nie został jeszcze rozpatrzony przez Urząd Miasta w Chorzowie, ale wszystko wskazuje na to, że niebawem podpisana zostanie umowa z wykonawcą trzeciego odcinka. W Zabrzu coraz bliżej uruchomienia centrum przesiadkowego. Tak zwana Belka przy ulicy Goethego wyglądała jak ruina. Teraz już trudno rozpoznać to miejsce. Mieszkańcy czekają na te zmiany od lat, a teraz muszą poczekać jeszcze chwilę na otwarcie. Łukasz Kądziołka. Tak jeszcze 3 lata temu wyglądała Belka, czyli dworzec autobusowy przy ulicy Goethego w Zabrzu. Mieszkańcy nie wspominają tego miejsca dobrze. Będzie coś lepszego przecież. Było naprawdę beznadziejne tamto, co było przedtem na tym Goethego. No to wyglądało tak jak nie z tej epoki trochę. No, to no właśnie. A my już jesteśmy w XXI wieku. Ważny węzeł komunikacyjny z roku na rok wyglądał coraz gorzej, ale od 2022 roku, gdy rozpoczęło się wyburzanie, przechodzi metamorfozę, na którą czekają już od dawna mieszkańcy i pasażerowie. Każdy jest ciekawy, jak to wszystko będzie, nie? No. Ale chyba już powinno być już skończone, z tego co wiem. No też tak słyszałem, że to miało być skończone, coraz coś wstrzymane. Wstrzymane nie jest, a skończone prawie. Choć początkowo prace miały potrwać do wiosny 2023 roku. Przeciągnęły się, więc nadal pasażerowie muszą wsiadać i wysiadać na tymczasowym dworcu na placu dworcowym, a autobusy omijają centrum. Termin oddania inwestycji opóźnił się około pół roku, ale wynikało to z tego, że grunt, na którym posadowiony został budynek, był bardzo niestabilny i wymagał bardzo skrupulatnej, intensywnej, kosztownej i czasochłonnej pracy. Żeby można tu było wybudować trzykondygnacyjny budynek, trzeba było wzmocnić teren. Teraz trwają jeszcze ostatnie poprawki, ale z nowego centrum przesiadkowego nie można jeszcze korzystać. My weszliśmy do środka. Na parterze są przystanki i poczekalnia, a na dwóch kolejnych piętrach parking na łącznie 140 samochodów, a także punkt obsługi mieszkańca, w którym jest bardzo zielono. Zieleń znajdzie się też na dachu, który będzie jednocześnie tarasem widokowym. Miasto dogrywa jeszcze z ZTM-em szczegóły organizacji przewozów w nowym centrum. Z tego co wiem, uzgodnienia zostały już poczynione, tak więc już w najbliższych dniach, w miesiącu luty, mieszkańcy i pasażerowie będą mogli korzystać z centrum przesiadkowego. Pasażerom pozostaje życzyć, żeby autobusy się nie spóźniały, tak jak było to w przypadku budowy centrum przesiadkowego w Zabrzu. Kolejny kierowca i kolejna sytuacja, która mogła zakończyć się tragedią. Tym razem jeden z kierowców zarejestrował, jak Audi wyprzedza samochód ciężarowy na ciągłej i w ostatniej chwili unika czołowego zderzenia. Kierowcy grożą teraz poważne konsekwencje. Paweł Jędrusik. Do zdarzenia doszło 4 stycznia na ulicy Knurowskiej w Gliwicach. Kierowca Audi przejechał podwójną ciągłą i o mało nie doprowadził do wypadku. Nagranie z tym manewrem trafiło na policyjną skrzynkę stop agresji drogowej.
Ma nazwa skrzynki stop agresji drogowej, czyli wszystko to, co się dzieje z rogu na drogach, ale zwróćmy szczególną uwagę na to, co naprawdę stanowi zagrożenia. Więc tam, gdzie mamy miejsce, nie wiem, z wymuszeniem pierwszeństwa, takim naprawdę drastycznym zachowaniem, jeżeli chodzi o osoby piesze w stosunku do kierujących, tak więc wszystko to, co naprawdę budzi grozę na naszych drogach. To tylko jedno z wielu nagrań, które trafiają na policyjną skrzynkę. Za ten manewr kierowca Audi może dostać nawet 6 tysięcy złotych mandatu i 19 punktów karnych. Żyrafa o imieniu Lilo przyszła na świat w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Jest przedstawicielką gatunku zagrożonego wyginięciem. Aktualnie stado żyraf w Chorzowie liczy 6 osobników. Lilo jest córką Lunani, która po raz pierwszy została mamą jedynego samca w chorzowskim zoo i Roko. Maluch rozwija się doskonale, chociaż wymaga sztucznego karmienia. Niedoświadczone samice często odrzucają młode, ale z czasem może się to zmienić. Samiczka przebywa obecnie w pomieszczeniu razem z matką, ciociami i siostrą. Aktualnie stado to 3 dorosłe samice, 2 młodych i samiec. Śląskie żyrafy to przedstawiciele zagrożonego wyginięciem podgatunku żyrafy sawannowej i żyrafy siatkowanej. Mają brązowe łaty na białym tle, tworzące charakterystyczną siatkę, co dało początek polskiej nazwie tego zwierzęcia. Ich naturalne środowisko to obszary trawiaste Afryki Wschodniej. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody uznała żyrafę siatkowaną za zagrożoną wyginięciem. Taki był wtorek. W imieniu Grzegorza Żądło zapraszam jutro. Do zobaczenia.